No, jest to jakiś dziwny fragment meteorytu Pułtusk. Jest to na pewno meteoryt Pułtusk. Widać to po tych zaokrągleniach, po skorupie obtopieniowej. Szanowni Państwo, trzymam w rękach oto okaz meteorytu Pułtusk o wadze 292 gramy. Jest to okaz całkowity, znaleziony mniej więcej rok temu, a dokładniej to 20 sierpnia 2022 roku w elipsie spadku meteorytu Pułtusk. Okaz ten został znaleziony przez Janusza Kosmowskiego Astrokosmo. Jest to bardzo, bardzo ładny okaz meteorytu Pułtusk. Meteoryty Pułtusk spadły w 1868 roku, czyli 155 lat temu. Ten meteoryt przeleżał pod ziemią 154 lata i rok temu został wydobyty na powierzchnię i trafił do mojej kolekcji. Ten meteoryt jest bardzo, bardzo ciekawy, gdyż jest dość nietypowy. Co jest w nim takiego nietypowego? Otóż magnes przyciąga się do niego dość słabo, jak na meteoryt Pułtusk. Meteoryty Pułtusk są to chondryty zwyczajne typu H5 o dużej zawartości żelaza i magnes bardzo ładnie się do nich przykleja. Do tego okazu, który trzymam teraz w rękach, przykleja się dużo słabiej. Dodatkowo z jednej strony przyciąga się mocniej, z drugiej strony przyciąga się słabiej. Podobnie się sprawa ma z pinpointerem, czyli z takim ręcznym wykrywaczem metali. Reaguje on dużo słabiej na ten okaz niż na inne okazy meteorytu Pułtusk. I dodatkowo mamy tą samą sytuację. Z jednej strony reaguje mocniej, szybciej, piszczy bardziej. Z drugiej strony reaguje słabiej, piszczy słabiej. Jest mniejsza reakcja wykrywacza na ten meteoryt. Jest to na pewno okaz meteorytu Pułtusk. Widzimy to po skorupie obtopieniowej, czyli po tej wierzchniej tutaj powierzchni. Jest ona bardzo gładka, widzimy takie delikatne dołki, tak zwane rygmaglipty, co jest charakterystyczne dla meteorytów, dla chondrytów zwyczajnych. Ta powierzchnia jest idealna, jest charakterystyczna właśnie dla meteorytów Pułtusk. Dodatkowo przez te tutaj takie zardzewiałe fragmenty. No ten meteoryt przeleżał jednak 154 lata pod ziemią, więc jest delikatnie podrdzewiały. Jego skorupa jest tutaj pokryta jakimiś minerałami i rdzą. Przez tą rdzę widzimy czarną skorupę obtopieniową. Fajnie wygląda ta skorupa. W ogóle wydaje mi się, że jest to okaz orientowany. Tutaj jest ta część, którą on leciał w dół, poruszał się w dół. Powietrze omijało go z każdej strony, on nie koziołkował, dlatego jest on w formie stożka, a tutaj, gdzie jest taka nierówna powierzchnia, jest ta powierzchnia tylnia. No niestety nie widać tutaj z tej strony gąbczastej skorupy obtopieniowej, która jest charakterystyczna dla właśnie tylnej strony meteorytów orientowanych, no bo jest to wszystko tutaj pod tymi minerałami, pod tymi narośniętymi różnymi fragmentami rdzy. No co ciekawe, jest tutaj taki fragment odłupany, widzimy albo nie widzimy, no ale powinniśmy widzieć, co jest w środku. Widać wyraźnie ostrą krawędź, widać skorupę obtopieniową o grubości około 0,5 mm, może 0,3 mm. Nie za bardzo widać chondry ani tą metaliczną część, te błyszczące płatki metalu, dlatego no właśnie, że jest tutaj ta część odłamana, przerośnięta różnymi minerałami i rdzą. Ja postanowiłem z ciekawości ten meteoryt przeciąć. Spróbuję odciąć tutaj około centymetrowy plaster tego meteorytu, odciąć tą odłamaną część. W tym celu wysyłam ten meteoryt do mojego kolegi Marcina Cimały z firmy polandmed.com. On go przetnie i zobaczymy, co dalej z tym meteorytem. Może poddamy go dalszym badaniom, jeśli okaże się, że w środku jest coś ciekawego.
Marcin przeciął meteoryt, no i przyszła paczka. Zobaczmy, co jest w środku. O, wow! Drobinki żelaza. To jest meteoryt. Mam tutaj trzy fragmenty meteorytów Pultusk, każdy odcięty z innego okazu. No i oczywiście ten nasz analizowany kamień w tym odcinku, który został przecięty na dwie części. Ta duża płytka została odcięta z okazu o wadze 3,7 kg i znalezionego w 2019 roku. Natomiast ta mniejsza, no to jest właśnie piętka odcięta z tego okazu mojego, który właśnie przecinałem. No widzicie Państwo, że na tej płytce pod spodem te wszystkie błyszczące, migoczące światełka, no to są drobinki stopu żelazoniklowego. Widzicie Państwo, że jest ich dużo więcej niż na tej małej płytce. Próbuję tak ustawić, żeby jednocześnie było to widać. No jest ich dużo mniej. Są, oczywiście, że są. Ale jest ich dużo mniej. Ciekawe. A teraz widzimy porównanie pomiędzy piętką odciętą z tego okazu 292 gramy, tutaj po prawej stronie, oraz piętką odciętą z innego okazu meteorytu Pultusk, znalezionego 2 miesiące po tym. Czyli ten po lewej stronie znaleziony był w październiku 2022 roku. No w sumie wyglądają podobnie. Mam wrażenie, że po lewej stronie jest trochę więcej błyszczącego żelaza niż po prawej. No ten mój okaz, te 292 gramy właśnie, który jest teraz przecięty, jest jakiś taki jakby mniej metaliczny, mniejsza zawartość metalicznego żelaza. Może to jest jakiś inny meteoryt, który spadł w elipsie spadku meteorytu Pultusk? Chociaż nie sądzę, zwietrzenie jest bardzo podobne. Może to jest po prostu jakiś fragment skały o mniejszej zawartości żelaza. Powierzchnię przeciętego meteorytu w warunkach domowych możemy obejrzeć pod takim mikroskopem nakładanym na telefon komórkowy. Ten daje powiększenie nawet 200 razy. Zakładamy go na komórkę i normalnie oglądamy na ekranie. Patrzymy, jak to wygląda. Sprawdźmy, jak wygląda nasz meteoryt. Na przekroju wyraźnie widać drobinki żelaza. Widzimy też gdzieniegdzie chondry, co jest dobrym znakiem, oznacza to, że jest to meteoryt. Oglądając wszystkie te przecięte powierzchnie, stwierdzam, że ten analizowany przez nas kamień ma dużo mniej drobinek żelaza na przekroju. Drobinki są, na pewno jest to meteoryt, natomiast wydaje się, że tego żelaza, tych błyszczących drobinek jest dużo mniej. Nie chcę tutaj tego kwantyfikować, no ale powiedzmy, że jest ich dwa razy mniej, co jest dość dziwne, bo te trzy meteoryty są do siebie podobne.
Co to oznacza? Oznacza to, że może to jest meteoryt nie typu H, co by było dziwne, bo meteoryty Pułtusk są typu H, czyli o wysokiej zawartości żelaza. Może jest to jakiś fragment meteorytu typu L. One mają mniej drobinek na przekroju. Może to jest taki właśnie meteoryt, co by było bardzo dziwne. Myślę, że będziemy musieli poddać analizie ten okaz. Spróbuję wrócić do Państwa z analizą tego okazu w jednym z kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.